Zajechaliśmy do pasterki w piątek wieczorem. Akurat przygotowywali start. Ludzie zaczęli się zjeżdżać. Nasza czwórka, w sumie piątka, przyjechaliśmy jeszcze z jednym chłopakiem. No i wiedzieliśmy, że czekać nas będzie niezła przeprawa ze względu na upał. Dodatkowo okazało się, że start będzie przesunięty z 9 na 11. Czyli tak naprawdę będziemy biegli w największy skwar. Jutro mamy bieg, przesunęli na 11. Upał będzie jak jasna cholera. Teraz jest 20 coś, a nadal jest ponad 20 stopni. Na szczęście w górach jest ciut mniej. 50 km, szczeliniec za mną, tam jest meta. Zobaczymy, jak to pójdzie. Rano wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie. Za szybko się okazało. Przygotowaliśmy się do startu. No i o 11 ruszyliśmy. O kurwa, bęgaj znowu! I jak to? Dobrze. Jak zwykle. Będziecie za mną czekać, czy to pójdziecie? Gdzie? No z tego, ze Szczelinca? Nie, trzeba, wiesz co, chyba trzeba gdzieś nie. Nie, jak on będzie o 5 godzin, a my 9, to 5 godzin, a my 9. Nie, 5 godzin, ale 6 realnie może być, nie? No ja myślę, że w 8 powinien przebyć. Znaczy nie, ja wiem, że ja będę z was na końcu, ja się pytam, czy mamy grzać z powrotem, czy będzie czekać ewentualnie. Słuchajcie, ja już ostatnio czekałem za wami, wiem. Teraz wy poczekajcie za mną. Czekamy, tak? A jak jeżeli któremuś by się coś stało, to zabieramy pakety, nie? Ja mam 240. Może bym nie musiał grzać do góry, nie? Nie wiem, czy wydało to tak jak z Piotkiem było, jak ja chciałem zabrać ten, chciałem dać numer startowy, to musiałem i tak z tym numerem grzać do góry potem. Potrzebny jest numer startowy na pewno, żeby to otrzymać. No. To dam ci mój numer startowy, od razu będę miał lepszy czas. No, będziesz... Meta jest oczypowany, nie? Ten numer. Tak, na pewno. Znaczy, pojęty też mają? Nie. Co? Checkpointy były? Proszę? Po drodze? Były, bo czasy były. Nie, ja pamiętam, że nie było, dlatego że mógł ktoś ściemnić na tym pierwszym bufecie. Były. No na którym nie, no, pomiędzy pierwszym bufetem mógł posiedzieć i obiec i zrobić drugi. Ale były. Ale tam dalej nie było. Ja myślałem, że wiecie gdzie będzie? Na końcu w Czechach, tam gdzie jest najdalej. I tam nie było. Ale też są sędziowie, nie? Ale 86-80 miejsca. Nie są w stanie, jakby nie tak chmara. Nie spisywali tam czego. Biegniesz, no właśnie, bo tak jest. Popaczek stał młody taki i pokazywał. Tylko, że trzeba zakręcić z powrotem, nie? No ja mówię, kurde, jakby ktoś chciał ściemnić. To tak jak w Łodzi, na Widzewie, nie? Też, no. Też myślałem, że będzie na końcu ten, a nie było. No to już by trzeba naprawdę być takim... No szuka, chuja, no.
Trzeba być Polakiem. No, ale po prostu trzeba być, no. No chujem. I to puścimy. Dajmy tego. Już, to, już? To tak, już, dzięki. To jest to. No ja myślałem, że ty więcej zużywasz. Jeżeli ja zużywam? Nie. Ło kurde. Czy ty byś miał normalnie białe skarpety? No. A to co, skarpety nowe? A tego ile nawaliłeś? Tyle starczy, nie? No wciskałem to jakoś, żeby... Tak, żeby to się wchłaniało, nie? Mhm. Może trochę więcej nawet. No dlatego was pytam. To później jeszcze raz. Ja sobie może błytkę. Tylko czy siądzę, czy to walne. Ja dzięki temu nie mam żadnych problemów z tym gazem. Aż to ty pora, no zawsze my co dzisiaj, nie? I to faktycznie, że się teraz robi tak do golenia. Ale jak wkładam, nie, do buta, no, to czuję, jak mi się klei. Jak ma pomóc? Nie wiem jeszcze, w czym wiedzę. Licie nie wyrywa, nie? Wszystko cieni. Gdzie? Strategia grubalna. Ja sobie to będę załączył, bo... A, nagrywasz. 9 minut trwało zapisanie się na... Po tym czasie wyczerpał się limit zgłoszeń górstołowych, supermaratonu, bo rozpoczynaliśmy tutaj 6 lat temu od dystansu... Uważajcie na siebie, żeby właśnie się nie odwodnić. Jeżeli pojawią się pierwsze problemy, to zostańcie już na punkcie, poinformujcie obsługę, że schodzicie, żeby nie było problemu do startu. Zostało do startu 1,5 minuty. Bardzo prosimy wszystkich zawodników na... Jeszcze. Powodzonka! Trzymaj się, Rafał! Wyruszyłem, biegło się dobrze, bardzo dobrze. Nie chciałem za szybko, żeby się nie spalić. Pierwszy buton. Będzie fajnie. Ale mimo wszystko po pierwszym bufecie na 12 gdzieś kilometrze dopadała mi jakaś ściana. Przewróciłem się, taki byłem słaby. Potknąłem się, skręciłem kostkę. Potem się nie dało za bardzo biec. Więc stwierdziłem, że trzeba się najeść i napić. Zatrzymałem się, zjadłem żele, napiłem się, no i od tego momentu dopiero zaczął się bieg. Ale czasu poszło dużo. Dobiegłem do drugiego bufetu, znowu uzupełniłem wodę, żele i w drogę. Wyłożyłam się na najprostszym odcinku, na jakim można było. Też się wypierdaczyłem. Był kryzys, ale biegniemy dalej. Chłopaki polali wodą, by dobrze. W Pasterce ludzie zaczęli już rezygnować, bo tam byłem na 5 chyba godzin, czy jakoś tak. Nie, było wcześniej, bo 5 to był limit. No, byłem przed limitem jeszcze sporo. Ale ludzie już rezygnowali, już był taki skwar, że nie szło wytrzymać. Jestem w Pasterce, czas nie najgorszy, ten etap przetrwałem spokojnie, trochę uzupełniłem wody, pić się chce jak pan zaukał, jak jabli, ale jabli, ale nie najgorszy, żyję dalej. Potem było zajebiste zejście, bo zbiec się tam nie da, przynajmniej ja nie potrafię, i podejście tam, nikogo nie widziałem, żeby biegł, ale ludzie też odpadali. Do czwartego bufetu dotarłem 10 minut przed czasem. Znaczy przed czasem, przed limitem. Tam już wszyscy rezygnowali, także prawie sam wystartowałem dalej. Zupełnie faceta do takiego starszego. Biegliśmy chwilę razem, potem on zrezygnował. Tak się mijaliśmy później. Na piątym bufecie byłem 2 minuty przed limitem. I tam już zamykali praktycznie cały ten bufet, już była końcówka. Zostało 1,5 godziny na 8 km, niby dużo, ale po górach i przy takim zmęczeniu masakra. A jeszcze wiedziałem, że na końcu są schody. Więc 10 minut trzeba było sobie zarezerwować. Więc tam jak się dało, to się biegło. Biegnę. W pewnym momencie jak przywaliłem w korzeń, aż mi się ciemno zrobiło. Wiedziałem, że paznokcia nie ma. Na szczęście zacisnąłem zęby, pobiegłem dalej.
Dopadłem do Karłowa. Tam już było fajnie, bo już widać bardzo blisko cel. Przebiegłem Karłów. Dobiegłem do schodów. Na szczęście na schodach żaden skurcz mnie nie złapał. I jakieś, nie wiem, 13 minut przed czasem, przed limitem czasu, byłem na mecie. Nie odzywałem się wcześniej, bo się nie mogłem zmieścić w limita. Taka była kiwa. Ale tylko pedały się poddają. Pardon. Okej. Dobra. Dobra. Czemu? Brawo. Nie wiem. Okej. Także no, bieg był ciężki ze względu na pogodę, zadowolony, dużo gorszy czas niż rok temu, ale w tych warunkach i z takimi okolicznościami, że wszyscy dookoła rezygnowali, to myślę, że mimo wszystko sukces. I do następnego.